10 kreskówek zakazanych w różnych krajach. Na wstępie chciałbym Was zaprosić na kanał Światowa Kultura. Otóż na kanale Światowa Historia przez jakiś czas realizowałem serię Ikony Popkultury. Wiele osób pyta, czy taka seria wróci. Nie chcę jednak mieszać tematów czysto historycznych z tematami historyczno-kulturowymi. Z tego względu założyłem nowy kanał, a właściwie mój kolega prowadził tam kanał. Będzie ciekawie, jednakże zrezygnował z dalszej działalności. Z tego względu przejąłem ten kanał i tam Was zapraszam lada moment. Nowe odcinki, a teraz zaczynamy. Świnka Peppa. Brytyjski serial animowany opowiadający codzienne życie antropomorficznej świnki Peppy. Serial skierowany jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym, nadawany na kanale Mini Mini w Polsce, a całkiem niedawno jeszcze w Wieczorynce na antenie TVP1. No niestety Wieczorynki już nie ma, niestety, a szkoda, bo była bardzo fajna. Otóż serial ten został zakazany w Australii. Chodzi o odcinek, w którym Peppa znalazła w łazience pająka. Nauka dzieci przyjaźni z pajęczakami w tym kraju jest dość niebezpieczna, sami zrozumiecie. Australia jednak jest państwem, w którym wszystko możecie zabić. Ponadto pojawiła się informacja o tym, że kreskówki nie będzie można oglądać w Chinach. Tamtejszy rząd uznał, że Peppa jest symbolem kontrkultury i zakazał emitowania bajki oraz udostępniania jej w sieci. Rodzice skarżyli się, że bajka propaguje nieodpowiednie wzorce. SpongeBob Kanciasto Porty. Amerykański serial animowany stworzony przez biologa morskiego i animatora Stefana Hillenberga dla telewizji Nickelodeon. Popularność serialu przyczyniła się do stworzenia wielu produktów pobocznych, a z czasem zyskał on najwyższe wskaźniki oglądalności w historii kanału i stał się najczęściej dystrybuowaną własnością Viacom Media Networks. Cała marka wygenerowała ponad 8 miliardów dolarów zysku. Wiele pomysłów na serial pochodzi z nieopublikowanego komiksu edukacyjnego stworzonego przez autora serialu w 1989 roku. Pierwszy odcinek został wyemitowany w 1999 roku, a w 2004 roku do kin trafił pełnometrażowy film pod takim samym tytułem, a w 2015 roku kolejny SpongeBob na suchym lądzie. Serial zdobył szereg nagród, w tym dwie Emmy. Otóż bajka ta, dokładnie niektóre jej odcinki, zakazane są w wielu krajach, m.in. w Rosji czy Australii. Powody bywają różne, ale zazwyczaj dotyczą nieodpowiednich, agresywnych treści i nieadekwatnych do wieku odbiorców poruszanych tematów. I z tym się zgodzę, według mnie SpongeBob jest jednak taką animacją dla nieco starszych osób niż dzieci, ale to jest moje zdanie, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Kaczor Donald, czyli bohater wielu filmów animowanych i jedna z najsłynniejszych postaci wytwórni Walta Disneya. Jakiś czas temu komiksy akurat z Kaczorem Donaldem były zabronione w Finlandii. Podobno powodem zakazu był brak spodni u kaczora. Prawda okazała się jednak inna. Jak podają portale podróżnicze, w 1978 roku władze zdecydowały, że kończą finansowanie tych komiksów, a pieniądze, które miały być przeznaczone na ściąganie owych animacji do kraju, zostały przeznaczone na inny cel. Shrek. Amerykański film animowany z 2001 roku w reżyserii Andrew Adamsa, będący adaptacją ilustrowanej książki Shrek autorstwa Williama Steiga. Film został nagrodzony Nagrodą Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy film animowany pełnometrażowy na 74. ceremonii wręczenia Oscarów. Był to pierwszy Oscar w tej kategorii, gdyż nagrodę tę zaczęto przyznawać od 2002 roku. Animacja doczekała się kilku kontynuacji. Od 20 marca 2015 roku oglądanie tego filmu jest dozwolone od 7 lat. W 2010 roku pojawiła się lista zakazanych filmów i bajek w Uzbekistanie. Znalazł się na niej m.in. Shrek. Jak podawał TVN24, Uzbek Kino nie wyjaśniło, dlaczego film został zakazany, ani jakiej kary można się spodziewać za złamanie zakazu.
Simpsonowie, amerykański animowany serial komediowy dla starszej widowni, wymyślony przez Matta Groeninga i emitowany w stacji Fox. Jest satyrycznym spojrzeniem na amerykański styl życia oraz kulturę, bo akcja toczy się głównie wokół mieszkającej w Springfield rodziny Simpsonów: Homera, Marge, Barta, Lisy i Maggie. Serial jest produkowany bez przerw od 1989 roku. W 2008 roku jedna z wenezuelskich telewizji zdjęła z anteny serial animowany Simpsonowie. Uznano, że jest nieodpowiedni dla dzieci. No hello. W 2012 roku zakaz oglądania bajki wprowadzono w Rosji. Uznano, że zawiera on za dużo scen przemocy. No tak, bo wilki, zając to w ogóle zero przemocy. Tom i Jerry, amerykański serial animowany stworzony przez Williama Hanna, opowiadający o konflikcie kota imieniem Tom i myszy imieniem Jerry. Większość odcinków przedstawia próby schwytania Jerry'ego przez Toma. Powstało aż 14 różnych wersji tej animacji. Otóż bajka nie wszystkim przypadła do gustu. W 2012 roku w Rosji wprowadzono zakaz jej emitowania. Według władz zawierała za dużo scen przemocy. Stacje, które mimo zakazu zdecydowały się wyemitować bajkę, mogły liczyć się ze sporą karą pieniężną. Kubuś Puchatek. Fikcyjna postać z literatury dziecięcej stworzona przez brytyjskiego pisarza Milna. W pierwszej książce o Kubusiu Puchatku, wydanej w 1926 roku, pojawiły się również inne postacie, wszystkie wzorowane na maskotkach syna pisarza. Oczywiście powstało wiele seriali animowanych o Kubusiu Puchatku, na przykład Nowe Przygody Kubusia Puchatka, Kawę Myszka, Kubusiowe Opowieści Moi Przyjaciele, Kubusiowe Przygódki oraz Kubusiowe Opowieści o Przyjaźni. Wszystkie zostały zrealizowane po 1980 roku. To, że Kubuś Puchatek znalazł się na liście zakazanych bajek, może dziwić. No ale w 2017 roku pojawiły się informacje, że Kubuś Puchatek został ocenzurowany w Chinach. Jaki był powód? Niektórzy blogerzy porównywali go do chińskiego prezydenta. Postanowiono więc usunąć treści z internetu i zbanować Kubusia, ale tylko na jeden dzień. Laboratorium Dextera, amerykański serial animowany dla młodszej widowni, opowiadający o perypetiach młodego geniusza Dextera, który wybudował w swoim pokoju tajne laboratorium, oraz jego siostry Lily. Kreskówkę wyprodukowało studio Hanna-Barbera dla Cartoon Network. Autorem i pomysłodawcą jest Gendy Tarkowski oraz reżyserują ją Rumen Petrow oraz Seth MacFarlane. Pierwszy odcinek powstał w ramach Co za kreskówka? Otóż istnieje odcinek, który pierwotnie nie był emitowany ze względu na dużą liczbę przekleństw wypowiadanych przez bohaterów. Mimo wyprodukowania go w czasie tworzenia pozostałych odcinków, amerykański Cartoon Network nie emitował go mimo zastosowania cenzury. Ostatecznie kanał Adult Swim uzyskał możliwość emisji tego odcinka, który można obejrzeć również w internecie. Jest także inny odcinek, który został zakazany w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Wielkiej Brytanii ze względu na homoseksualne zachowanie jednego z bohaterów odcinka Srebrnego Łyżkarza, który był parodią Srebrnego Surfera. Mimo to dopuszczono go do emisji w Polsce, Rumunii, na Węgrzech i w wielu innych krajach. Atomówki, amerykański serial animowany dla młodszej widowni, opowiadający o trzech dziewczynkach obdarzonych supermocą. I zadaniem jest walka z przestępczością, ratowanie ludzi przed kataklizmem i katastrofami oraz obrona miasta przed atakami potworów i kosmitów. Serial został stworzony i wyprodukowany przez studio Hanna-Barbera dla Cartoon Network. Emisja odcinka Róży Kwiat Zmienia Świat została w USA zakazana z powodu mocnych odniesień do ideologii komunistycznej. Odcinek ten został pokazany w innych krajach, m.in. Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Polsce. Przygody animków. Bardziej znane po prostu jako animki. Amerykański serial animowany zrealizowany przy współpracy z Warner Bros. Przez Stevena Spielberga. Bohaterami serialu są królik Kinio i jego najlepsza przyjaciółka Kinia. W tym serialu czasami pojawiają się również bohaterowie z serii filmów Zwariowane Melodie.
Serial był emitowany m.in. w Polsce na antenie TVP2, a później TVN, również z lektorem w telewizji Polsat. Otóż jest pewien odcinek animków, który został kompletnie zbanowany. Można go na szczęście znaleźć w internecie, jednakże w telewizji nie zostanie pokazany. Otóż główni bohaterowie znajdują w lodówce piwo. Po wypiciu kilku łyków, cała gromadka zmienia się w bekających żuli. Z czasem z młodzieży przechodzą na gorszą stronę i się staczają. Na koniec kradną radiowóz i giną w wypadku samochodowym. Ha, taka sympatyczna bajka. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną wódeczkę. Zapraszam Was na kanał Światowa Kultura oraz Światowa Historia. Oraz koniecznie wbijajcie na kanał, a to ciekawe. Trzymajcie się. Cześć.